dwugłos, tak można by było określić to, cośmy mogli dzisiaj usłyszeć z drugiego czytania i z Ewangelii świętego Łukasza. Do tego, żeby Jezus mógł przyjść na świat, by Syn Boży stał się człowiekiem, potrzeba było zgody, posłuszeństwa wobec zamiarów Boga dwóch osób. Maryi, o której mówi Ewangelia, oraz Syna Bożego, który posłuszny Ojcu mówi: oto idę, aby pełnić wolę Twoją, mój Boże. Maryja mówi: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Taki jest początek naszego zbawienia. Opiera się na posłuszeństwie. Jeżeli byśmy mieli streścić to, czego Jezus dokonał, przychodząc na świat, stając się człowiekiem, dorastając, przychodząc do Jana Chrzciciela i gromadząc uczniów i tłumy i nauczając i poddając się pod wyrok śmierci i ukrzyżowanie, to można by powiedzieć, że to wszystko jedno to jest wypełnianie woli Ojca aż do końca, aż do ostatniego tchnienia ludzkiego życia. Taka jest ofiara Jezusa, która jest dla naszego zbawienia raz na zawsze, z której możemy czerpać, możemy korzystać przez wiarę, przyjmując chrzest i przez sakrament pokuty, w którym odwołujemy się do tego aktu pojednania i aktu zgładzenia grzechu. Końcowe słowa Maryi w scenie zwiastowania, a to ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, to jest to samo, tylko wypowiedziane, zanim się to wszystko zaczęło. Ten akt pierwszy, zgody na to, aby być Matką Syna Bożego i Mesjasza, to jest początek tego, żeby się stało, cokolwiek Bóg będzie pisał w jej życiu w kolejne dni i w kolejne sytuacje. Posłuszeństwo kogoś, kto jest sługą, który tylko słucha, ażeby wypełniać to, co jest wolą Pana. Dziękujmy dziś Bogu za ten dwugłos Syna Bożego i Maryi, ażeby nastało zbawienie dla nas, ażeby Syn Boży stał się człowiekiem i wypełnił w ziemskim życiu wszystko, co było zamiarem Ojca. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.